Światowy przemysł odzieżowy jest branżą zdominowaną przez kobiety. Szacuje się, że pracuje w nim od 60 do 75 milionów osób, z czego aż 80% z nich to kobiety. Jeżeli branża mody byłaby krajem, to byłaby siódmą co do wielkości obrotów gospodarką świata z obrotami o wartości 2,4 biliony dolarów. Jednak mimo tak wysokich przychodów, kobiety są absolutnie nieproporcjonalnie wynagradzane do tych dochodów. W rzeczywistości, w praktyce najczęściej pracują na najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo stanowiskach, gdzie borykają się z dyskryminacją ze względu na płeć, przemocą, nękaniem, pracują w bardzo trudnych warunkach i żyją praktycznie w ubóstwie. I tak naprawdę na tej krótkiej historii mogłabym dzisiaj zakończyć ten film, ale pozwólcie, że rozwinę, jak to zwykle bywa, kilka kwestii. Wiele kobiet, które są praktycznie kręgosłupem przemysłu odzieżowego, niestety żyje w ubóstwie. Zakłada się i szacuje, że pracownik odzieżowy najniższego szczebla, czyli taka szwaczka, otrzymuje średnio tylko od 1 do 3% końcowej ceny detalicznej odzieży. Czyli jeżeli taka koszulka kosztuje w sieciówce 10 dolarów, to taka szwaczka otrzyma zaledwie za otrzycie tej koszulki maksymalnie 30 centów. Oxfam poinformował, że w Wietnamie, który jest czwartym krajem, jeżeli chodzi o eksport odzieży na świecie, szwaczki, które produkują buty i odzież dla bardzo znanych światowych marek odzieżowych, zarabiają zaledwie 1 dolara na godzinę pracy. I to powoduje niestety, że żyją w ciągłym kręgu ubóstwa. I tak, oczywiście oddolne organizacje i ludzie próbują coś z tym zrobić i taka próba została podjęta na przykład w Bangladeszu, który jest akurat top 3 krajów eksportujących odzież na świecie. Została tam ustalona minimalna pensja dla pracownika przemysłu odzieżowego i wynosi ona 8 tysięcy taka, czyli około 94 dolary, ale aktywiści z Clean Clothes Campaign twierdzą, że na godne przeżycie w tym kraju potrzeba minimum. Niestety dwa razy tyle. Badania przeprowadzone przez Care wykazały, że 1 z 3 kobiety pracujące w fabrykach odzieżowych w Kambodży doświadczyły przemocy seksualnej i molestowania, a ostatnie doniesienia mówią o tym, że może być to nawet 1 na 2 kobiety. Inne badanie przeprowadzone w Bangladeszu, które przypominam jest w top 3 krajów eksportujących odzież na świecie, i te badania ActionAid wykazały, że aż 80% pracowników przemysłu odzieżowego było ofiarą lub świadkiem molestowania. Przemoc i molestowanie seksualne jest jednym z najbardziej podstępnych zagrożeń dla kobiet pracujących w przemyśle odzieżowym. Przyjmuje ono różne formy, czasami jest to po prostu jawne molestowanie, czasami nękanie psychiczne i fizyczne, dotykanie w niestosownych miejscach. Problem jest taki, że najczęściej niestety zamiatane jest to pod dywan i nawet jak czytamy raporty z audytów, które przeprowadzają organizacje, to zwykle skupiają się one na tym, że szwaczki bardzo mało zarabiają i na ich warunkach pracy, natomiast pomijany jest temat molestowania. I z czego to może wynikać? Wynika to przede wszystkim ze struktury w łańcuchu dostaw. Pomimo tego, że aż 80% osób pracujących w przemyśle odzieżowym to kobiety, to niestety mężczyźni najczęściej zajmują kierownicze stanowiska. I tak jak w przypadku pensji minimalnej, tak i tutaj organizacje starają się coś na ten temat robić i w 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła ustawę, która miałaby ochronić kobiety, które padają ofiarą molestowania w miejscu pracy i zapewnić im pomoc fizyczną i psychiczną. Jednak niestety, żeby ta ustawa miała rację bytu w danym kraju, to dany kraj musi ją ratyfikować, a niestety nie. Zrobiły tego oczywiście wszystkie kraje. I myślę, że tę całą sytuację najlepiej podsumowuje cytat współzałożyciela Fashion Revolution. Ludzie, którzy robią nasze ubrania, mogą nie zawsze być widoczni, ale każda szata, którą wykonują, ma wszyte ciche szwy mitu. O współczesnym niewolnictwie można by nagrać osobny materiał, ale musicie wiedzieć, że współczesne niewolnictwo odnosi się do niewolnictwa, które występuje we współczesnym społeczeństwie. Współczesne niewolnictwo jest dosyć trudnym zagadnieniem, ponieważ jego ofiary są dość trudne do zidentyfikowania, a odpowiednie statystyki często nie są dostępne. Współczesne niewolnictwo przyjmuje najróżniejsze formy, najczęstsze z nich to
przymuszanie do pracy, przymuszanie do prostytucji oraz przymuszanie do małżeństwa i jest też osobna kategoria praca dzieci, ale na ten temat był w sumie trochę poprzedni film tutaj. Statystyki są takie, że 70% osób uwięzionych we współczesnym niewolnictwie to niestety kobiety, a branża mody jest drugą kategorią ryzyka, jeżeli chodzi o występowanie współczesnego niewolnictwa pod postacią przymuszania do pracy. Wiemy, że światowy przemysł odzieżowy generuje ponad 2 miliardy ton gazów cieplarnianych, co stanowi około 4% ogólnych emisji. I znowu, jeżeli przemysł odzieżowy byłby krajem, to emitowałby tyle gazów cieplarnianych, co gospodarki Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec razem wzięte. Ale to wszystko nie kończy się oczywiście tylko na emisji gazów cieplarnianych. Do tego dochodzą takie historie jak wylesienie, utrata bioróżnorodności oraz góry odpadów, które generuje przemysł odzieżowy. Naukowcy są zgodni co do tego, że negatywne skutki zmian klimatu nie będą jednakowo odczuwane dla wszystkich. I tutaj najbardziej zagrożone są wrażliwe populacje, czyli takie, które żyją głównie z rolnictwa, mają ograniczony dostęp do wody i żywności oraz są mniej zamożne. I takie społeczeństwa będą bardziej odczuwały zmianę klimatu, oczywiście w negatywnym sensie, niż społeczeństwa zamożne. Ale ciekawostka jest taka, że nie tylko odczuwanie tych negatywnych skutków jest zależne od grubości portfela, ale też od płci. Raport ONZ mówi o tym, że kobiety bardziej odczują w stosunku do mężczyzn negatywne zmiany klimatu. Dlaczego? I w sumie tutaj podsumowuję wszystko to, co powiedziałam do tej pory w filmie, ponieważ kobiety oraz ich podopieczni, czyli najczęściej dzieci, są bardziej narażone na ubóstwo. Między innymi przez to, że są dyskryminowane ze względu na płeć, są ofiarami przemocy, nękania, wyzysku i współczesnego niewolnictwa, czyli tak naprawdę krąg się zamyka. I to jest takie szalenie niesprawiedliwe, ponieważ naukowcy również są zgodni do tego, że kobiety bardziej dbają o klimat i bardziej się nim przejmują, a niestety tendencja jest taka i badania przedstawiają to w taki sposób, że bardziej będą odczuwały negatywne skutki zmian klimatu. Nie wiem, czy w sumie są jakieś pozytywne. I chciałabym to wszystko jakoś mądrze i krótko podsumować, ale chyba się nie da, więc pokuszę się o stwierdzenie, że kupowanie sukienek za 20 zł jest możliwe wyłącznie dlatego, że są produkowane na drugim końcu świata, a pracownice, które je otrzymają, są bardzo słabo wynagradzane. I prawda jest taka, że przez przemysł odzieżowy kobiety cierpią przez 365 dni w roku. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Zawsze powtarzam, że warto być uświadomionym, wiedzieć jak najwięcej i podjąć świadome decyzje na podstawie tej wiedzy. Ale jeżeli miałabym bardzo szybko podsumować, to warto kupować mniej, warto kupować z drugiej ręki i warto kupować tylko to, czego potrzebujemy i w miarę możliwości unikać kupowania w sieciówkach i kupować lokalnie, ale wiem niestety, że nie każdego na to stać i nie każdego będzie na to kiedykolwiek stać. Ale podam Wam dwa rozwiązania, o których nie mówiłam wcześniej. Zostawię w opisie pod filmem link do fundacji, która wspiera kobiety szyjące w Bangladeszu, daje im pomoc psychiczną, fizyczną, żywnościową. Aktualnie w czasie pandemii zapewnia środki ochrony osobistej i to jest jedno z tych rozwiązań. Jeżeli macie jakieś zaplecze finansowe, możecie wpłacić na tę fundację. Drugie rozwiązanie jest takie, że podam Wam stronę pod stronę Fashion Revolution, gdzie znajdziecie gotowy szablon maila, który możecie wysłać do marek i zapytać marki, w jakich warunkach ludzie produkują dla nich odzież. Im więcej maili, takich maili marki dostają, tym większy jest nacisk społeczeństwa i tym bardziej marki są transparentne. Już teraz na stronie HM w danym ubraniu można znaleźć najczęściej nawet fabrykę, w którym zostało wyprodukowane, co jest ogromnym krokiem milowym w historii mody, ale to nie znaczy, to wszystko nie znaczy, że HM jest nagle super etyczną marką, bo nie jest.
Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do podglądania mnie na Instagramie oraz do podglądania na Instagramie marki Skrojone, którą współtworzę. Marka Skrojona jest to marka z etyczną bielizną, póki co, bo szykujemy inne rzeczy. Z etyczną bielizną, z bawełny organicznej, z certyfikatem GOTS, ale nie tylko pokazujemy tam też bieliznę, tylko tworzę tam bardzo dużo treści na temat etycznej mody, na temat fast fashion. Pokazujemy tam również kulisy naszej pracy. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcone czas do następnego filmu. Pa!